Czy wolno ci położyć bezpośrednio na ranę kompres z wyjałowionej gazy? Odpowiedź tak. Czy zatrzymanie pojazdu na wiadukcie w celu wysadzenia pasażera jest zabronione? Odpowiedź tak. Czy z tak oznakowanej jezdni wolno ci zjechać na widoczny po lewej stronie parking? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo ominąć poprzedzający cię pojazd? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed rowerzystą jadącym na wprost? Odpowiedź nie. Planujesz jechać na wprost, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym sprzeciwka ma zamiar skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzać samochód ciężarowy? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego bez zapór? Odpowiedź nie. Czy za tym znakiem masz obowiązek włączyć światła awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, powinieneś jechać dalej zajmowanym pasem ruchu i zmienić go bezpośrednio przed skrzyżowaniem? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, żeby kontynuować jazdę, musisz oczekiwać na zmianę sygnału czerwonego na zielony? Odpowiedź nie. Czy za tym znakiem masz obowiązek zająć lewy pas ruchu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną znajdującą się po lewej stronie? Odpowiedź tak. Zamierzasz skręcić w lewo na tym skrzyżowaniu. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Odpowiedź nie. Czy umieszczona pod widocznym znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu? Odpowiedź tak. Czy widoczna linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu przeznaczone dla ruchu o tym samym kierunku jazdy? Odpowiedź nie. Czy w tych warunkach atmosferycznych masz prawo jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji zachowanie szczególnej ostrożności jest wymagane? Odpowiedź tak. Czy widoczny znak zakazu zabrania skręcania w lewo na skrzyżowaniu? Odpowiedź nie. W jaki sposób przewieziesz ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Zabezpieczę go przed przemieszczaniem. Umieszczę ładunek luźno na przyczepie. Nie zabezpieczę ładunku przed przemieszczaniem, jeżeli będę jechał wolno. Odpowiedź A. Zabezpieczę go przed przemieszczaniem. Kierujesz samochodem osobowym podczas ulewnego deszczu. Którą z wymienionych czynności należy wykonać po wjechaniu w kolejnę wypełnioną wodą? Płynnie zmniejszyć prędkość. Zdecydowanie przyhamować. Zdecydowanie przyspieszyć. Odpowiedź A. Płynnie zmniejszyć prędkość. Jak powinieneś zachować się wjeżdżając na odcinek drogi pokryty kałużami? Ograniczyć prędkość jazdy. Zwiększać prędkość jazdy. Zjechać na pas ruchu dla kierunku przeciwnego. Odpowiedź A. Ograniczyć prędkość jazdy.
Kiedy należy założyć opatrunek uciskowy? W przypadku zmiażdżenia kończyny. W przypadku wycieku krwi z tej wydzieliny z ucha. W przypadku krwotoku. Odpowiedź C. W przypadku krwotoku. Który z wymienionych czynników może powodować ograniczenie pola widzenia kierującego samochodem osobowym? Zbyt nisko lub zbyt wysoko ustawiony fotel kierującego. 15 minut odpoczynku po dwugodzinnej jeździe. Okulary przeciwsłoneczne używane w słoneczny dzień. Odpowiedź A. Zbyt nisko lub Kiedy masz obowiązek zmienić pas naprawy po zakończeniu manewru wyprzedzania? Gdy widzę tył pojazdu wyprzedzanego w prawym lusterku wstecznym. Gdy wyprzedzany pojazd jest 100 metrów za mną. Gdy upewnię się, że nie ma ryzyka zajechania drogi wyprzedzanemu pojazdowi. Odpowiedź C. Gdy upewnię się, że nie ma ryzyka zajechania drogi wyprzedzanemu pojazdowi. W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ASR, czyli układ zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania? Odpowiedź C. W sytuacji gwałtownego ruszania na śliskiej nawierzchni. Jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni? Jazda na trzecim biegu. Nagłe zwiększenie prędkości. Zmiana biegu na niższy. Odpowiedź B. Nagłe zwiększenie prędkości. Czy leżące na jezdni liście mogą mieć wpływ na długość drogi zatrzymania pojazdu? Tak, bo mogą skrócić drogę hamowania. Tak, bo mogą wydłużyć drogę hamowania. Nie wpływają na długość drogi hamowania. Odpowiedź B. Tak, bo mogą wydłużyć drogę hamowania. Jakie mogą być skutki nieszczelności układu wydechowego w pojeździe samochodowym? Zwiększenie pojemności silnika. Zwiększenie poziomu emisji hałasu przez układ wydechowy pojazdu, zwiększenie spalania oleju silnikowego. Odpowiedź B. Zwiększenie poziomu emisji hałasu przez układ wydechowy pojazdu. Na których drogach publicznych masz obowiązek zapinać pasy bezpieczeństwa? Na wszystkich drogach. Tylko na drogach twardych. Tylko na drogach poza obszarem zabudowanym. Odpowiedź A. Na wszystkich drogach. Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? Trójkąt ostrzegawczy. Apteczka. Koło zapasowe. Odpowiedź A. Trójkąt ostrzegawczy.